Cześć kochani, Wojta z tej strony Rockday, kanał Rockday z Kubany. Jak się nauczyć akordów? No to jest taki temat, który jest taki no męczący, no taki no, ale cóż zrobić, no chcemy grać akordy, to powinniśmy się jakoś do nich przygotować, do nich i po prostu je ogarnąć, nie? Zrobię tylko łyczek kawy, także, czekajcie. Gramy, nie śpimy, gitary w dłoń i ciśniemy. Także jak nauczyć się akordów? Według mnie najważniejszą sprawą w nauce akordów to jest tak. Po pierwsze, umiejętność znania tych akordów, rozpisów, prawda, takich schematów. No to jest jedna rzecz, to wiadomo, no to trzeba pamiętać. Druga rzecz to jest to, żeby umieć je dość szybko zmieniać. Bo na przykład jak mamy jakąś łatwą piosenkę, to generalnie znaczy łatwą i wolną, to generalnie nie ma żadnego problemu, nie? Ale są różne kombinacje. Jest piosenka na przykład, gdzie powiedzmy w trakcie jednej linijki zmieniamy akord powiedzmy tam 10 razy nawet, a są takie piosenki, które w trakcie jednej linijki zmieniamy raz na przykład. No nie? Więc to jest tego kwestia. Ale dobra, jak się nauczyć akordów? Pierwsza rzecz to po prostu spróbować wykuć na blachę, podzielić w ogóle te akordy, ponieważ w grze takiej popularnej, że tak można powiedzieć, popularno-biesiadno, nawet też rockowej, najważniejsze grupy są dwie grupy akordów. Są akordy molowe i durowe. Mol i dur. To generalnie są dwa odmiany. Mol, czyli to są smutne. Tak można, w skrócie można powiedzieć, to jest smutny akord. O, a mol. Taki. Umarłem dzisiaj. No nie? To był amol, nie? A teraz adur. Gdzieżeś ty umarłam, co jak żyjesz? Widać różnicę taką emocjonalną w tych akordach. Czyli to jest pierwsza rzecz. Musimy się właśnie nauczyć tego. Bo nawet jak mamy w jakiejś piosence podane, to jest tak, albo na przykład A, M, albo małe A, no to od razu musimy wiedzieć, że to jest amol, no nie? Jak jest duże A, to jest akord adur, więc to musimy jakby pierwsza rzecz, to musimy wiedzieć dokładnie, jaka to jest ta, jaki to jest ten tryb, czy mol, czy dur. To jest bardzo istotne. No ale dobra, teraz w praktyce, bo ja na przykład często robię w ten sposób tam uczniom, no nie, że po prostu, żeby zmieniać zrobić takie ćwiczenie, zmieniać jak najczęściej akordy. Czyli na przykład mamy akord, załóżmy, nie wiem, na przykład A dur, dobra, same dury na przykład durowe. A, C, G na przykład, no nie? Czyli mam A, C, G. I teraz zrobić właśnie tak, coś jak teraz zrobiłem. Po jednym uderzeniu dany akord. I w drugą stronę G, C, A. A, C, G. Czyli po prostu na tyle, to będzie brzmiało trochę dziwnie, nie? Bo to nie jest żadna piosenka. To jest tylko kombinacja akordów. Tak samo jakbyśmy mieli pajączek grany. No to też średnio to jest jakaś melodia, no nie? Ale to jest ćwiczenie tutaj wszystkich palców. Tak samo tutaj ćwiczenie układania palców do danego akordu na tyle szybko, żeby to umieć się zmieścić w czasie. Tylko że teraz fajnie byłoby na przykład zrobić w ten sposób, że odpalamy sobie metronom i na uderzenia metronomu zmieniamy akord. Czy na przykład powiedzmy mamy, czekajcie, ja włączę od razu metronom. Słychać metronom? Tak, to jest tak dość wolne tempo, bo tutaj wybrałem 40 BPM, czyli 40 uderzeń na minutę. I teraz właśnie tak, naszym celem jest to, żeby uderzyć na, to może nawet jest za wolne tempo, uderzyć na uderzenie metronomu. Czyli ACG, znowu robimy to ACG.
spoko, git. Git, zarąbiście. Dam 50, to jest troszeczkę o 10 więcej. Uwaga. No tak, dobra, przy tempie 50, powiedzmy, to nie jest jakieś szalone szaleństwo, prawda, zmiana akordów. Jednak tutaj chodzi o to, żeby teraz robimy coraz gęściejsze uderzenie metronomu, czy na przykład co 60, prawda? I sobie po prostu... sobie to zmieniamy. Tylko teraz ważne też, żeby zmienić oczywiście kolejność akordów. Na przykład C, A, G. I tutaj te palce się same nauczą. Bo to jest tak, że na początku jest tak, że się kładzie jeden palec. Musicie właśnie, to jest kolejna taka porada. Na początku jest tak, że robimy to oczywiście w takim wolnym tempie, prawda? Bo jak się uczymy czegoś, że tu pierwszy, tu drugi, tu trzeci, prawda? Ustawiamy i łuzu. Więc dlatego tempo 40 byłoby akurat w sam raz git, ponieważ musimy wtedy te palce ułożyć. Tylko musimy dojść do takiego momentu, że te palce, jak mam rękę, tak? I od razu na przykład akord amol od razu się układa. Ja nawet nie muszę nawet za bardzo, nawet patrzeć za bardzo, jak kładę te palce, prawda? Od razu idzie do amol, C, G, D, demol, no nie? I to jest tak właściwie, że te palce prawie, że od razu lądują, pyk, na gryfie. Także myślę, że to są właśnie takie podstawowe rzeczy, żeby się skupić właśnie na tym, na kombinacji akordów. Oczywiście możecie wypisywać sobie różne te kombinacje, bo może być na przykład G, D, E na przykład, prawda, G, D, na przykład E dur. Dobra, zapędzam się z biciem. Gram tak G, D, E, E, D, G, no nie? Tak w tą stronę szedłem. Także myślę, że to jest akurat dość fajne wskazówki, więc postarajcie się to ogarnąć w domu, a ja spadam, lecę, bo ja muszę załatwiać następne sprawy, także papatki.